Nadszedł czas na szósty pojedynek pierwszej rundy. I znowu taka walka przeznaczenia. Już w poprzednim odcinku mieliśmy Sasuke. A teraz mamy tutaj walkę, no przeznaczenie, która też była tak dokładnie taka sama w anime. Naruto Uzumaki jak przeciwko Sasuke Uchiha. Dokładnie te same kostiumy, dokładnie te same umiejętności co na początku Shippudena. No dobrze, zaczynamy. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. I wybaczcie ludzie, chciałem tutaj co prawda zawsze dawać randomowe mapy, ale w tym wypadku muszę dać tą mapę, bo to kryjówka Orochimaru, bo to tak dobrze pasuje, więc... Zobaczmy, kto wygra tym razem. Czy znowu będzie Sasuke jak poprzednio, czy tym razem wygra Naruto? A nie powiedziałem, do kogo należą te postacie. Naruto to jest... Naruto 4, Krystian Skubisz, Sasuke 5, Pixel Player. Ale to widzicie już tutaj na górze w tych... Na górze przy postaciach, przy paskach życia, ale zobaczymy, jak na razie zaczyna się bardzo ładnie i wyrównanie, zupełnie inaczej niż to było w anime. Chociaż to nie, to jednak nie jest ten sam Naruto, bo on ma tutaj już formę Kyubiego, ale jeżeli chodzi o wygląd, jest przynajmniej ten sam. No czyli tutaj Naruto już jest nieco silniejszy, więc robi to sens jednakże, jeżeli chodzi o to, że postać sobie radzi, ale dobrze. Zobaczymy, może Sasuke sobie radzi. Może wam powiedzieć, może Sasuke sobie poradzi, ale muszę wam powiedzieć, że to jest mój ulubiony Sasuke, albo Sasuke, jak wolicie. Ten ubiór Sasuke mi się najlepiej podobał, to taka ta biała koszula i ten pasek jeszcze, ten strój, który miał przy treningu z Orochimaru, najbardziej mi się tutaj podobał i ogólnie też charakter Sasuke mi się tutaj najbardziej podobał. Chociaż lubiłem też jego ubiór, ubiór też lubiłem jego zachowanie i w ogóle tą postać w normalnym Naruto, ale najbardziej mi się podobał tutaj na początku Shippudena. Potem jak dołączył do Akatsuki albo jak dołączył do... albo raczej stworzył Team Taka. To wtedy już nie tak bardzo, to wtedy już nie lubiłem Sasuke tak bardzo, jego ataków też nie. Po walce z Itachim ogólnie przestałem lubić Sasuke tak bardzo. Ale tego Sasuke tutaj jeszcze lubiłem i walka jak na razie jest... Myślałem, że wyrównana będzie, ale jednak Naruto sobie radzi trochę lepiej. Naruto spamuje, tutaj robi swoje ataki, robi specjalne ataki, robi sobie kombosy, a Sasuke sobie na razie nie radzi. Sasuke, masz tyle fajnych ataków, na przykład ten atak specjalny, którego chciałeś użyć kiedyś na Naruto, a zostałeś powstrzymany przez Orochimaru. Może teraz go użyjesz? No właśnie ten! Ale mógłby trafić przynajmniej. Bo to jest bardzo mocny atak elektryczny, ale mógłby też teraz, to byłoby super, gdyby Sasuke teraz też użył swojego trybu przebudzenia. To byłoby o wiele zbyt genialne by to było, muszę powiedzieć, ale jednak Naruto go tak walał ścianę, że nie wiadomo co się zdarzy. Sasuke cały czas tutaj odlatuje. Może byłaby szansa, gdyby Naruto teraz nie zaatakował. Możesz go jeszcze powstrzymać, Sasuke, możesz go wywalić raz do tyłu, tak że ci nie będzie przeszkadzał. Tak raz go zaatakować, że wyleci, raz robić kombosa, że będzie nic nie zrobił, ale Sasuke sobie nie radzi tak bardzo w tej chwili, może, nie wiem, może to więzi przyjacielskie czy coś, może widzi, że Naruto znowu stał się silniejszy i to go trochę zmyliło. Jest szansa, żeby rozwalić trochę Naruto, ale no, Sasuke, no trochę się na tobie zawiodłem w tym momencie. Nie w ten sposób, nie, o, Sasuke. No jak widzicie, Sasuke teraz nie może już zrobić swojego trybu przebudzenia, bo stracił zbyt dużo czakry, musi się naładować najpierw, a tym bardziej ma tak mało życia, że i tak to zbyt wiele nie by nie dało. No mogłeś teraz naładować je, mogę przynajmniej teraz pokazać jak to wygląda. Sasuke? No Naruto tutaj jest króluje, Naruto króluje tutaj nad nami, pokazuje wszystko, co prawda Sasuke już trochę stracił, ale znaczy Naruto już trochę stracił życia, przynajmniej jeden pasek, ale Sasuke stracił o wiele więcej, mimo że Sasuke się trochę obudził teraz, zobaczył, zauważył kłopot, zwąchał, że to się tutaj nie tak dzieje, ale i tak. Teraz w ogóle ma chyba 1% HP, albo 0,5% HP. A i tak teraz przebudził się i napierdziela. Jednak zapomniał o tym, że blok może zostać przełamany, ale no może teraz się obudzi. Więc może teraz jeszcze załatwić Naruto i się zemścić. Jeżeli będzie walczył tak jak przed chwilą, że się przebudził i nie da Naruto się przebudzić, to wtedy ma szansę na wygraną. Chociaż jeden Sasuke już wygrał, to nie wiem, czy byłoby fajnie, gdyby kolejny Sasuke wygrał ten turniej. Pod koniec będzie walka dwóch Sasuke albo dwóch Naruto. To tego nie chcę, chciałbym, żeby jakieś egzotyczne postacie walczyły ze sobą, ale na to i tak nie ma wpływu, bo to wszystko jest przypadkowe. Ale zobaczymy. Kogo wy faworyzujecie? Możecie napisać w komentarzach. Bo Sasuke, mogłeś tego uniknąć do cholery. Ale przynajmniej widzimy fajny ultimate Naruto. Bijudama. Jednak to logiczne, że ta forma Sasuke trochę bardziej obrywa niż na przykład ta forma z Rinneganem, ale no cóż. Masz szansę, Sasuke. No tutaj ogólnie Sasuke znowu zaczął się obijać. Znowu teraz Naruto wyrównał całkowicie życie Sasuke do swojego, tylko że Naruto ma już jedną wygraną. Więc Sasuke chyba już sobie nie za bardzo poradzi. Tym bardziej, że jeszcze raz daje się trafić Rasenganem. No niesamowite. Sasuke już przegrał tą walkę. Chociaż, jak już mówię zawsze, że mogę sobie poradzić, ale... No Sasuke, zrób przynajmniej swój ultimate. Zrób przynajmniej swój ultimate. Swój ultimate!
Zrób cholera swój ultimate, chcemy go zobaczyć. A nie tak, że Sasuke tutaj nie pokaże nawet swojego ultimate'a. Proszę, proszę! O, mogło to trafić do cholery. Naruto i tak wygrasz. Więc dlaczego? Ale znaczy myślę, że Naruto i tak wygra, więc... O, Sasuke zaczął tutaj, no jak znowu, jak na poprzednio, kiedy umierał. Co teraz napierdzielasz? Pierwszy raz widzę, że NPC tak skacze. Znowu zwąchał niebezpieczeństwo, dlatego zaczął napierdzielać, ale teraz to już nie wiem, czy on mu cokolwiek da. Mógłby użyć jeszcze specjalnego ataku, przynajmniej tak na zakończenie. Na godne zakończenie, odebrać przynajmniej połowę życia. Tak, 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 tak! Jest! Przynajmniej raz zobaczymy Queen. Jak widzicie, to te ataki tutaj nie zadają też taki dużo obrażeń. Ogólnie ataki nie zadają dużo obrażeń, pewnie dlatego, że ustawiony jest na najsilniejszy, albo na najtrudniejszy poziom trudności. Odbieramy pewnie też, albo raczej postacie sobie i gracz graczowi odbiera zazwyczaj na tym trybie na silniejszym poziomie trudności mniej życia przy każdym ataku, ale zobaczymy. Wow, Sasuke zaczął wyrównywać, czyli jednak ma jeszcze szansę na wygraną, gdy jeżeli Sasuke teraz wygrał, to mnie to strasznie zaskoczyło. Ale jednak pod koniec zaczął trochę wąchać niebezpieczeństwo i zaczął napierdzielać. Jednak Naruto miał prostą, bardziej teraz pod koniec prostszą drogę do wygranej, prostszą drogę i łatwiejszą drogę do wygranej, więc powiedziałbym gratulacje dla Naruto, dla naszego Krystiana z Kubisza. Przykro mi, Pixel Playerze, że już tutaj nie grasz, grałeś moim ulubionym Sasuke, no ale Naruto oczywiście jest tutaj szefem, więc musi wygrać, tym bardziej, że miał formę Kyubiego. No dobrze, ludzie, powiedziałbym, że w następnym pojedynku będzie walczył... kto będzie walczył? Czekajcie, tutaj to miałem to na zapisane. Kabuto, czyli Karol Kolonek przeciwko Zabuzie. Karol Kalonek. A no tak, następny pojedynek będzie tym pojedynkiem, który będzie, gdzie będzie ten sam człowiek walczył przeciwko sobie, bo się pojawił błąd i będzie w ten sposób wybrana jego postać. No.